Trzaskowski dzwonił z Warszawy, mówi, że tyle soli wysypałeś, że on nie ma czym ulic sypać. Nie ma problemu, bo w Warszawie już nie będzie śniegu, także nie musi sypać solą. No. Dzień dobry, Michał Szypliński, magazyn NTN. Czwarte eliminacje AZS Winter Cup przywiodły nas do Zawoi. Mosorny Groń to bardzo lubiany stok przez wszystkich zawodników, no ale niestety odwrócony prąd El Niño dał o sobie w końcu znać i niestety skończyła się zima. Mniej więcej dwa tygodnie temu zaczęła się odwilż i trwa do dziś. Dzisiejsze zawody są też akademickimi mistrzostwami Warszawy. A tych tytułów bronią Joanna Dominiewska w gigancie, Adrianna Borowicz w slalomie oraz Michał Żyto w obu konkurencjach. Zobaczymy, jak będą odpierać ataki, a ataki na pewno będą, bo dzisiaj niemal 100 zawodników na starcie, także przenosimy się na trasę giganta. Podobno się rozciągnęłaś się mocno. No, trochę się rozciągnęłam i trochę mnie boli kolano, ale cóż, zjeżdżam, no nie, nawet nie dojadę. No ty tu chyba nie obronisz. No chyba nie. Może być z tym problem. Ewa, słyszę tutaj duże wzburzenie. Opowiadaj, co się dzieje. Co cię tak zdenerwowało? Bardzo mnie zdenerwowały warunki na hamowaniu, ponieważ uważam, że były trochę niebezpieczne. Trasa już się niestety zniszczyła, warunki od samego początku były średnie, no i jeszcze trochę stopiło, no i już w ogóle ciężko zahamować na końcu. Udało ci się ustać? Nie, niestety nie udało mi się. Też poleciałam. Zosiu, wygrywasz ten najdłuższy gigant sezonu, ale nie cieszyłaś się na mecie. Tutaj nie dość, że nie wyhamowałaś i wywróciłaś się, to jeszcze widać było duże oburzenie. Co się stało? Moje oburzenie? Nie no, po prostu się trochę pobijałam na dole i może stąd ta oburzenie, chociaż nie czułam go. Nogi nie wytrzymały już końcówki? Były trochę zmęczone, ale po prostu wjeżdżałam na metę, już widać tylko było wszystkie nierówności, widzę, że jedna dziewczyna leży, no i trochę strach hamować, jeszcze ostatnie tyczki na wprost, no to... Ale było świetnie, bo pokonałaś Karolinę, która jest w dużym gazie teraz. Udało się, Karolina w formie świetnej, chyba jednak ten powrót bardzo dobrze jej zrobił. Tak, proszę Państwa, wygląda nowa akademicka mistrzyni Warszawy i Mazowsza, całego Mazowsza. Od dzisiaj to Ty będziesz dumnie chodzić po stolicy. W niełatwych warunkach dzisiaj walczyłyście o to trofeum. Tak, warunki nie były łatwe, w sensie pierwszy przejazd był bardzo przyjemny. Wczoraj tu trenowaliśmy, zdecydowanie tak nie było, więc pierwszy przejazd mnie trochę zaskoczył właśnie tymi dobrymi warunkami. No ale w drugim przejeździe też mi jest bardzo przykro, bo moja koleżanka z drużyny się wywaliła, potem długo czekaliśmy i chyba każdy trochę jednak jechał z asekuracyjnym trybem
z tyłu głowy, także cieszę się, że wszyscy dojechali, nikomu się nic nie stało i oczywiście, że udało mi się zjechać jakoś na miarę moich możliwości. No i mimo tej asekuracji jest złoty medal mistrzostw z Warszawy, a w slalomie będziesz bronić tego tytułu i czy to spowoduje, że będziesz się czuła na starcie bardziej niepewnie, czy daje ci to właśnie przewagę? Nie, slalom jakoś czuję się dużo pewniej, nie ma takiej prędkości, nawet jak są złe warunki, to łatwiej się przerzuca narty w tych dziurach, także będę walczyła. Piotrze, dochodzisz do siebie po tym przejeździe, ten gigant zawsze daje w kość, to zawsze jest bardzo wymagające zadanie, by dotrzeć do mety, no a ty wreszcie poskładałeś te dwa przejazdy, dotarłeś tu w najkrótszym czasie ze wszystkich zawodników, jest pierwsze miejsce, jest zwycięstwo. Tak, no, nie będę ukrywał, jestem bardzo z tego zadowolony, ale będąc szczery, no czułem, że naprawdę w końcu mi się udało skleić dwa dobre przejazdy, czułem, że mi się dobrze jedzie, no i na szczęście czas pokazał, no a zawoja wiadomo, nawet słuchać po moim głosie, jak dalej się męczę, ale jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. Było więcej tutaj dzisiaj soli wysypanej niż na ulicach Warszawy tej zimy. Jak warunki, czy trasa wytrzymała? Nie, jak powiem tak, że jak na takie warunki, czy jakieś 7 na plusie deszcz przez ostatnie dni, to stog jest naprawdę bardzo dobrze przygotowany. Pan Staszel z ekipą, widać, że pracują mocno z solą. Wiadomo, no dziury będą, no ale takich warunków nie unikniemy, ale jak na to, co jest, to jest naprawdę super. Tytusie, czyżbyś zapisywał wspomnienia ze swojego przejazdu? Tak, chciałbym zapisać wspomnienia. Zapisałem na karcie, że dzisiaj startowałem. Jest na kartach UJ-u zapisane, więc nawet nie najgorzej. Ku chwale UJ-u walczymy. A co to za figury na mecie były? Figury na mecie, no takie w sumie nawet niespodziewane. Takie, myślę, że to wyszło spontanicznie, ale stwierdziłem, że fajnie byłoby się pobawić tak jak na Pucharze Świata. No i wyszło, no nie? Znaczy nie wiem jak wyszło, to musiałaby ocenić publiczność, nie? Mikołaj Sosnowski, czyli nowy mistrz Warszawy. Dziewiąte miejsce w klasyfikacji ogólnej wystarczyło na to, by zdobyć złoty medal. Powiedz, jak rywalizacja w tej właśnie grupie naszej stołecznej? No, u nas okazało się, że rywalizacja była bardzo zacięta, szczególnie po pierwszym przejeździe, ale w drugim trasa już była dużo lepsza, jako że w pierwszym jechałem z 50 numerem. Więc ładnie nas wszystkich przetelepało. No ale złoto zostało w UW, co mnie bardzo cieszy. Przed drugim przejazdem już musiałeś czuć, że ten sukces jest na wyciągnięcie ręki. Co czułeś na starcie? No, trochę chłopaki trosztokowali. Wiadomo, jak się rozmawia na starcie z kolegami, szczególnie jak się blisko rywalizuje. No ale super, że się udało dojechać, nic się nie stało, zdrowo, z żadnych kontuzji, więc to jest też ważne, a że udało się wygrać złoto warszawskie, to jeszcze deserek dodatkowy. No to ja ci życzę smacznego przy konsumpcji tego deseru i gratuluję. Może jeszcze jakieś pączki z wczoraj. Piotrze, pachniało tutaj naprawdę ogromną sensacją. Ta sensacja mimo wszystko jest może nieco mniejsza, bo jesteś na drugim miejscu, ale startowałeś wczoraj w Mistrzostwach Polski. Czy to dodało ci skrzydeł? Tak mi się wydaje, bo gigant tamten mocno piekła noga na Mistrzostwach Polski. Na pokazji mogłem tam podpatrzyć. Myślałem, że powiem jakichś tam innych zawodników, ale tutaj powiem na przykład Szymona Bębenka albo kogoś. Tak by dobrze, no. Czyli jesteś dobrym obserwatorem, bo wnioski odpowiednio wyciągnąłeś i naprawdę dzisiaj fantastyczny wynik. No, tak się cieszę. Polski czwarty szczar. Dalej bębenek. Yeah.
36, Łukasz Cisło, Uniwersytet Śląski. No i teraz miejsce 15. Ależ brawurowo pojechałeś ten slalom, tylko chyba na oglądaniu było troszeczkę przespane, bowiem tam jedna bramka cię zaskoczyła, no i nie udało się zmieścić. Co tam się wydarzyło? No niestety spóźniłem się na oglądanie, więc końcówki już nie zobaczyłem. Ta niebieska mnie zaskoczyła całkowicie, ale jazda była ok, wydaje mi się, więc zadowolony jestem z giganta tym bardziej. No właśnie, bo zdobyłeś medal chyba w Mistrzostwach Warszawy w gigancie. Tak jest, udało mi się. Michał Żyto jeszcze mnie o 15 setych z drugiego miejsca zdetronizował, tak powiem, ale jest fajnie, naprawdę bardzo. Ale to były mistrz, więc trzeba mu to oddać. Tak, tak, ale UW dzisiaj na topie. Tak, na ile starszą? No bo za karnet. A czyżby się opłacał rezultaty? No nie, niestety mi nie poszło, także to nie w tą stronę zadziałało tym razem. No za późno to zrobiłeś. No chyba tak, następnym razem spróbuję przed startem. Michale, gratuluję drugiego miejsca w gigancie, no ale pewnie nie tego spodziewałeś się po tym, co zrobiłeś rok temu, bowiem byłeś podwójnym mistrzem Warszawy. No dzisiaj trzeba było oddać te tytuły. Jak się czujesz? No niestety, dwa razy pierwszy przejazd mnie pokonał. Giganta jeszcze trochę uratowałem, ale ze slalomem już było zbyt trudno. No i niestety nie obroniłem tytułów, ale wydaje mi się, że jak na to, jakie były warunki w nocy, wczoraj ulewa, to trasa była naprawdę dobra, także po prostu nie wykorzystałem sytuacji. Szkoda, że nie zbudowałeś sobie punktowej pozycji takiej, żeby być losowanym z pierwszej grupy, no bo dzisiaj to miało duże znaczenie. No tak, to miało duże znaczenie, dodatkowo nie ułatwiałem sobie na ostatnich Wintercupach, także zadanie na Ampach nie będzie łatwe, ale myślę, że da radę. Lublin dzisiaj na tarczy. No myślę, że nawet pod tarczą bym powiedział bardziej. No cóż, postraszyłem chłopaków. Raz tylko, tydzień, dwa tygodnie temu. Ale spokojnie, no teraz niestety złapie mnie sesja. Ale na finale myślę, że chłopakom w metce narciarskiej, czyli na palenicy, pokażę, gdzie trzeba skręcać. No miejmy nadzieję.